Cmentarz jest takim miejscem, gdzie spoczywają ludzie, którzy w różny sposób odchodzą. Ja te wczesne śmierci są zadziwiające. Znaczy o Thullie. Jest tam generał Thullie, który miał zasługi w obronie Lwowa, a później był generałem, za kwadrymistrzostwo odpowiadał. Przyjechał na jakiś tam poligon i żołnierze mówią: panie generale, tutaj zupa jakaś z robactwem, jakieś ryby takie śmierdzące, my się boimy tego jeść. A on mówi: jak ty, żołnierz musi wszystko jeść. Jak to się? Rybą się można otruć. Zjadł rybę i się otruł. Po prostu tak nie przeżył tego po 50. Jest wspomniana cmentarza. On, obrońca Lwowa, otruł się rybą na poligonie i to tak. A jego brat, inna historia, też Thullie, był nauczycielem fizyki. Przeżył wojnę, był nauczycielem fizyki i młodzież go bardzo kochała. Ciągle na wycieczki ich dała. I był w Worochcie, kiedy przyszła straszliwa burza. Błyskawice, pioruny. I on z chłopcami mówi: zobaczcie, ja wam pokażę, jak tutaj błyskają się, a tu pięknie się łamały te pioruny. I on miał parasol. I tym parasolem chciał pokazać. Muszę dać parasol, piorun strzelił prosto w niego i spalił go częściowo, znaczy, że go swoją rękę, nogę w strasznym stanie. I jest taki niesamowity opis, bo do gazety opisałem, tu jest gazet, jak go niosą chłopcy na plecach na stację w Skole, żeby go ratować. On nie przeżył tego. Jakaś historia niesamowita.